teraz na naszej antenie przeniesiemy się w czasie do roku 1968, bo właśnie wtedy powstało słuchowisko Gwiazdka wśród gwiazd autorstwa Czesława Chruszczewskiego. Za reżyserię odpowiedzialna była Jadwiga Jasiewicz, a usłyszymy aktorów Aleksandrę Kancewicz, Alinę Choranin, Henryka Machalicę, Rajmunda Jakubowicza, Wirgiliusza Grynia oraz Mariana Pogasza. Gwiazdka wśród gwiazd. Przeżyłem naprawdę fantastyczną przygodę. Przeżyłem ją dzięki zdumiewającemu zbiegowi okoliczności. Niecodzienne wydarzenie sprawiło, że poznałem człowieka, który ocalił mi życie. Tak, poznaliśmy się w niezwykłych okolicznościach i zapewne dlatego to wszystko, co później nastąpiło, było niezwykłe, nadzwyczajne, a przede wszystkim nieziemskie. Któregoś dnia spacerowałem po lesie. Chyba każdy człowiek lubi takie spacery. I stary, i w średnim wieku, i młody, z siwą brodą i bez siwej brody. Tyle tutaj różnych cudów. Cudowne sosny, cudowne ptaki, cudowne sarny i cudowne powietrze. Chodzę więc po tym lesie i oglądam leśne cuda. Jestem myśliwym. Nie strzelam do zwierząt. Poluję na piękne widoki, na piękne kwiaty, również na piękne zwierzęta. Moja broń to szkicownik, ołówek i aparat fotograficzny. Kwiaty chętnie pozują, drzewa także. Mogę je spokojnie rysować tak długo, jak zechcę. Zwierzęta mają tyle spraw na głowie, ciągle są czymś zajęte, nie mają czasu na pozowanie, ale można je spotkać, gdy gaszą pragnienie przy wodopoju, gdy zaspokajają głód. Króciutkie to spotkanie, bo lada szelest sprawia, że znikają w gąszczu. Wtedy aparat fotograficzny zastępuje ołówek. Jedno naciśnięcie guziczka i zwierzę upolowane. Fotografowanie zwierząt to myślistwo szczególnego rodzaju. Wymaga wielkiej cierpliwości. Myśliwy dobrze musi znać zwyczaje mieszkańców lasu. Ludzie powiadają o mnie. Pan Hawks to wybitny myśliwy, znakomity tropiciel śladów. Kiedyś wędrował po puszczach ze starym Indianinem. Od niego nauczył się wszystkiego. Pan Hawks przechytrzy nawet lisa. W tych opowieściach, jak to w opowieściach, jest i prawda, i fantazja. Nigdy w życiu nie przechytrzyłem żadnego lisa. Natomiast bywało odwrotnie. Lis porywał kury z mojego kurnika. Dałbym wiele, by przyłapać rabusia na gorącym uczynku i sfotografować. W moim domu na skraju lasu wiszą na ścianach obrazy, rysunki, fotografie. Są wśród nich żarty o lisie. Oto lis w kraciastej cyklistówce włamuje się do lodówki, podobnej do kasy pancernej, tyle że w środku nie pieniądze, a smaczna zakąska z gąski, pieczony kurczak i wielce apetyczna szynka. Tak przynajmniej wyobrażał sobie wnętrze lodówki lis włamywacz. Życie wszakże plata figle. Na drugim rysunku widać otwartą lodówkę, a wewnątrz, zamiast spodziewanych rarytasów, siedzi myśliwy z aparatem fotograficznym i prosi przerażonego lisa o przyjemny wyraz twarzy. Ludzie powiadają o mnie,
Dziwny człowiek z tego Hoxa. Całymi dniami wędruje po puszczy, tropi dzikie zwierzęta. Nie prościej zajrzeć do ogrodu zoologicznego? Prościej? Na pewno prościej. Łatwiej. Ale to za proste, za łatwe. Jestem przecież myśliwym tropicielem. Tego dnia nie tropiłem żadnych śladów. Ot tak spacerowałem od ścieżki do ścieżki, od polany do polany, od zagajnika do zagajnika. Nagle stanąłem jak wryty. Kilka kroków przede mną na zwalonym pniu drzewa siedziała puma. Parsknęła na mój widok. Była zła, a może nawet wściekła. Pozwoliła się zaskoczyć. Do ludzi nie miała zaufania. Strzelali do niej. Strach, jak to powiadają, jest złym doradcą. Człowiek lękliwy staje się niebezpieczny, gdy wpada w panikę. Ze zwierzętami bywa podobnie. Puma mogła rzucić się na mnie, sądząc, że pragnę ją skrzywdzić. I wtedy stało się coś bardzo dziwnego. Najpierw usłyszałem gwizd, potem szum i puma spadła z drzewa jak rażona piorunem. W chwilę później wylądował na polance spadochroniarz w błękitnym skafandrze. Kapitan Martin, sprawdzałem działanie pistoletu elektrycznego. Znakomity. Spadł pan prosto z nieba i w najodpowiedniejszym momencie. Moje nazwisko Hox. Słyszałem o panu, profesorze. Co z pumą? To chwilowe porażenie. Za pół godziny odzyska przytomność. Ucieszyła mnie ta wiadomość. Powiedziałem do kapitana. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Znajdujemy się przecież na terenie rezerwatu. Tutaj znalazła schronienie przed myśliwymi. Kocha pan zwierzęta, profesorze. Wszyscy o tym wiedzą. Ale nie jestem pewien, czy puma wiedziała o tym. Nie, nie wiedziała. Nie zdążyłem jej tego powiedzieć. Przemówiła natomiast pańska cudowna broń. Cóż to za wspaniały pistolet, który nie zabija? Należę do ekipy kosmonautów. Ćwiczymy skoki spadochronowe w trudnych warunkach terenowych. Sprawdzamy działanie tej broni. Nie wiadomo, kogo spotkamy na obcych planetach. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Nie chcemy nikogo pozbawić życia. Lecz będziemy się bronić, jeśli zajdzie potrzeba. Tak. Zaprosiłem kapitana do swojego domu na skraju puszczy. Przyjął zaproszenie i tak rozpoczęła się jedna z moich najbardziej fantastycznych przygód. Kapitan posilił się, zapalił fajkę i powiedział. Zatelefonuję teraz do naszej bazy, do ośrodka lotów kosmicznych. Przyślą samochód i pozbędzie się pan gościa, profesor. Z wielką niechęcią. Nigdy w życiu nie gościłem pod swoim dachem kosmonauty. Zawsze podziwiałem pańskich kolegów, kapitanie. No to w ich imieniu serdecznie zapraszam do nas. Zobaczy pan kosmodrom, gwiazdoloty, rakiety międzyplanetarne. Minął tydzień i zgodnie z umową przysłano po mnie samochód. Kapitan Martin czekał już na lotnisku. Po 2 godzinach lotu wylądowaliśmy na betonowej płycie kosmodromu. Zostałem przedstawiony majorowi, przełożonemu kapitana, potem pułkownikowi, który był szefem majora, wreszcie admirałowi, przed którym wszyscy stawali na baczność, jak to w wojsku. Wypiłem 3 filiżanki kawy, zjadłem 3 ciastka, opróżniłem 3 kieliszki likieru, obejrzałem 3 gabinety gościnnych oficerów. Im starszy rangą oficer, w tym większym siedzi gabinecie. Oczywiście najprzestronniejszy był gabinet admirała. Od drzwi do admiralskiego biurka szło się i szło. Naliczyłem
30 kroków. Gdy nieco zmęczony usiadłem w głębokim fotelu, admirał przemówił. Szanowny panie profesorze, wiele słyszałem o panu i korzystając ze szczęśliwego zbiegu okoliczności, postanowiłem pogawędzić z panem o wyprawie w kosmos. Ze mną? O wyprawie w kosmos? Tak, organizuję ekspedycję, która za 2 miesiące wyruszy w daleką podróż kosmiczną. Załoga gwiazdolotu składać się będzie z 30 ludzi. Mam już 29 i sądzę, że odnalazłem 30. Panie admirale, przyznaję, zaniemówiłem z wielkiego wrażenia. Brakuje nam właśnie takiego jak pan, człowieka. Powiedział admirał i otworzył teczkę, z której wyjął kilka niebieskich kartek. To informacja o panu. Profesor Robert Hooks, lat 40, ojciec Anglik, matka Polka. Rodzice pańscy przyjechali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przed 45 laty. Ukończył pan Akademię Sztuk Pięknych w Paryżu. Za twórczość artystyczną otrzymał pan szereg nagród międzynarodowych. Pańskie wykłady na uniwersytecie cieszą się wielką popularnością. Jesień i zimę spędza pan w mieście, wiosną i latem wędruje po lasach, polując na piękne kwiaty, na piękne zwierzęta i piękne krajobrazy. Niech pan rozszerzy teren swoich polowań. Zamierzamy dotrzeć do innego układu słonecznego. Oświadczyłem, że czuję się bardzo zaszczycony i poprosiłem o 2 dni do namysłu. Ostatecznie nie co dzień człowiek podejmuje takie decyzje. Podróż w kosmos, bagatela. Co prawda między planetami naszego Układu Słonecznego kursowały już liczne pasażerskie statki kosmiczne. Co prawda rakiety radzieckie docierały do obcych planet, badając przestrzeń kosmiczną poza naszym Układem. Jednak podróż gwiazdolotem to nie jazda po autostradzie. A gdyby tak rzeczywiście zapolować na nieznane zwierzęta zamieszkujące odległe światy, na niebieskie kwiaty, na fantastyczne krajobrazy planet wirujących dookoła innego słońca, dookoła podwójnych słońc. Gdyby tak zapolować. Nęciły mnie te dalekie strony, spacery po niebie, wędrówki po tajemniczych lasach, dżunglach. Nie odkryto śladów życia na bliższych i dalszych planetach, ale to nie oznacza, że cały kosmos jest pustynią. Człowiek konstruuje coraz wspanialsze pojazdy kosmiczne, coraz śmielej oddala się od rodzinnej Ziemi. Gigantyczne gwiazdoloty mkną z szybkością światła coraz dalej i dalej. Tam w głębi kosmosu, na nieznanych planetach, rosną być może kosmiczne róże w kosmicznych ogrodach, a kosmiczne lilie wodne pływają po jeziorach, w których przeglądają się kolorowe słońca. Mówiono także, tam w głębi kosmosu, na nieznanych planetach, nad wspanialymi kielichami kwiatów unoszą się motyle o tęczowych skrzydłach. A w koronach niebotycznych drzew, otulonych złocistą korą, wiją gniazda srebrnopióre ptaki. Ich śpiew ploszy smutek istot podobnych do nas. Dlaczego niekiedy są smutne? Bo wiedzą o nas, bo nie mogą porozumieć się z nami. Mówiono również, wcześniej czy później
spotkamy kosmicznych braci. Wcześniej czy później dotkniemy płatków kosmicznych kwiatów. Znikną wówczas wszystkie blizny na naszych dłoniach. Te od ciężkiej pracy, te od ran i te od chorób zniekształcających palce. Lecz siedząc w domu i patrząc w rozgwieżdżone niebo, niewiele zdzielamy. Trzeba tęsknić i trzeba zaspokajać tęsknotę. Trzeba zataczać coraz szersze, coraz większe kręgi w poszukiwaniu życia, w poszukiwaniu istot podobnych do nas. Trzeba wędrować po niebie tak długo, aż na kosmicznych szlakach dojdzie do spotkania człowieka z człowiekiem. Mówiono wreszcie. Z różnych krańców wszechświata wyruszyli wędrowcy. Od wieków krążą niebieskimi drogami. Przyjdzie taki dzień, że te drogi przetną się, a istoty rozumne zaludniające kosmos wymienią powitalne ukłony. Witam cię z całego serca, powie mieszkaniec Ziemi. Kosmos dobry, odrzecze obywatel obcej planety. I ruszycie razem w dalszą drogę. Powędrowałeś, profesorze Hawks. Oto siedzisz w głębokim fotelu, oto rozglądasz się dookoła i sam nie wiesz, czy to sen, czy rzeczywistość. Statek kosmiczny Czas Przyszły wystartował o 12 w południe, teraz 5. 5 godzin minęło nie wiadomo kiedy. Wnętrze współczesnego gwiazdolotu przypomina luksusowy salon na transatlantyku. Zajmuje on środkową część statku. W przodzie pomieszczenia dla pilotów, astronawigatora i zespołu inżynierów, czuwających nad sprawnym działaniem skomplikowanych aparatów. Są wśród nich maszyny elektroniczne, dopomagające ludziom w prowadzeniu statku. Za salonem znajduje się kuchnia, łazienki, magazyny wody, żywności i tlenu. A jak wygląda sala? Pasażerowie siedzą w fotelach ustawionych przy stołach, przy półkach z książkami, przy kominku, przy niby oknach. Przez niby szyby można podziwiać najpiękniejsze krajobrazy Ziemi. Widoki te są wyświetlane przez specjalne projektory filmowe na ekranach za oknami. Parapety okienne są podobne do klawiatury małego pianina. Nad każdym klawiszem umieszczono napis: Zatoka Neapolitańska, Wyspy Pacyfiku, Tatry, norweskie fiordy, porty Morza Śródziemnego, Kaukaz, Afryka Równikowa, Kanion Colorado i tak dalej. Wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz i za niby oknem pojawi się wybrany widok. Podróż kosmiczna trwać będzie 5, może 6 miesięcy. Człowiek na kilka tygodni wyjeżdża z domu i tęskni do swojego mieszkania, do miasta, w którym się urodził. Daleko silniejsza jest tęsknota za Ziemią. Tym silniejsza, im dłużej trwa rozłąka z rodzinną planetą. Niby okna zmniejszają tęsknotę, zmniejszają uczucie niepokoju, które ogarnia niekiedy najodważniejszych kosmonautów przemierzających bezkresne przestrzenie kosmosu. Prawdziwe okna umieszczono w kabinie pilotów i nawigatora. Umożliwiają one sterowanie statkiem,
Drogę wyznaczają gwiazdy i ziemia. Załoga statku utrzymuje stałą łączność ze stacjami ziemskimi. Czuwają one nad lotem 30-osobowej ekspedycji. Kamery telewizyjne przekazują obrazy z gwiazdolotu. Stacja radiowa międzygwiezdnej rakiety nadaje audycje informujące o przebiegu podróży, o samopoczuciu uczestników kosmicznej wyprawy, o działaniu aparatów. Ale powróćmy jeszcze do salonu. Gdy zbliża się pora posiłku, naczelny konstruktor podnosi dźwignię numer 1 i fotele odjeżdżają pod ściany. Z podłogi wysuwa się długi stół i krzesła. Wtedy stewardessy podają obiad albo kolację. Gdy nadchodzi czas odpoczynku, na ekranie nad wejściem do kabiny pilotów pojawia się napis. Pora spać. Życzymy dobrej nocy. Wówczas fotele przemieniają się w wygodne tapczany, a salon w sypialnię. Po 8 godzinach dyżurny pilot włącza urządzenie nazywane wschodzącym słońcem. Wnętrze sypialni rozjaśniają promienie słoneczne, słychać śpiew ptaków, dźwięki wesołej muzyki. Stewardesa informuje pasażerów, co będzie na śniadanie. W czasie następnych kilkunastu godzin uczestnicy wyprawy pracują, korzystając z laboratorium statku kosmicznego, bogatej biblioteki i maszyn elektronicznych. Wszyscy przygotowują się do spotkania z obcą planetą w innym układzie słonecznym. Wszyscy? To znaczy 30 pasażerów gwiazdolotu Czas Przyszły. Wypada ich przedstawić. Statek prowadzi 6 pilotów. 2 nawigatorów czuwa nad trasą podróży. 2 stewardessy dbają o naszą wygodę. Trzeba by powiedzieć 2 astrostewardessy. 6 astropilotów i 2 astronawigatorów. 10 astronaukowcom różnych specjalności towarzyszy 10 wojskowych. Tak więc każdy naukowiec ma swojego adiutanta. Są oni, jak to się mówi, uzbrojeni po zęby w najnowocześniejszą broń. Dowódca astrokomandosów, pułkownik Black, powiedział do mnie. Odpowiadam za bezpieczeństwo załogi gwiazdolotu. Tak, no. Ale prawdę powiedziawszy, panie pułkowniku, tutaj na pokładzie gwiazdolotu czuję się bezpieczniej niż tam na Ziemi. Na kosmicznych szlakach panuje idealny spokój, czego nie można powiedzieć o naszych autostradach. Niewiele wiemy o przedstawicielach innej cywilizacji. No, jeśli są mądrzejsi od nas, nie uczynią nam krzywdy. A jeśli to cywilizacja prymitywna, padną przed nami na kolana, sądząc, że mają do czynienia z nieznanymi bóstwami. Mogą się również zdenerwować. A tak, ale pan pułkowniku dysponuje przecież środkami uspokajającymi. Istotnie, panie profesorze, dysponuje silnymi środkami uspokajającymi. Bardzo silnymi. Nadmiernie silnymi. Ani panu, ani pańskim kolegom nie może spaść włos z głowy. Tak. No, przede wszystkim trzeba z nimi porozmawiać. Oczywiście. Panowie będą prowadzili rozmowy. Nasze zadanie polegać będzie na prawidłowym rozmieszczeniu elektrycznych karabinów maszynowych. A gdy dogadamy się z tymi istotami? Dopilnujemy, by dotrzymali warunków umowy. Ale umowa obowiązuje obie strony. Co się stało, majorze? Panie pułkowniku, w magazynie gwiazdolotu odkryto pasażera na gapę. A to historia. Pierwszy kosmiczny pasażer na gapę. Przeprowadzić. Proszę wyobrazić sobie nasze zdumienie, gdy do salonu statku kosmicznego wprowadzono kilkunastoletniego chłopca. Miał czarne, wełniste włosy, szeroki nos, grube wargi, bardzo białe zęby i bardzo czarną skórę.
Posadziliśmy go w fotelu. Pułkownik Black zadawał pytania. Jakim cudem dostałeś się do gwiazdolotu? Jestem młodszym pomocnikiem elektrotechnika Brimsa, który pracuje na kosmodromie. Przy pomocy kolegów opróżniliśmy jedną ze skrzyń. Co było w skrzyni? Puszki z piwem, przeznaczonym dla załogi gwiazdolotu, ale proszę się nie martwić, zostały jeszcze dwie nietknięte skrzynki. Ale mniejsza z piwem. Mogłeś swoją lekkomyślność przypłacić życiem. Zabrałem ze sobą trochę żywności, wodę, butlę z tlenem i maskę tlenową. Ściany skrzynki wybiłem gąbką. A ten skafander? Skąd masz skafander i hełm? Hełm? Pożyczyłem od brata, który jest oblatywaczem rakiet. Również skafander. Znajoma krawcowa dopasowała go do mojej figury. Powiedziałam jej, że wybieram się na maskaradę. Nie bywa. Co zrobimy z tym smarkaczem? No cóż, pasażerów na gapę wysadza się na najbliższej stacji. A nasza najbliższa stacja to obca planeta. A zatem wysiądzie tam razem z nami. Czarny chłopak nie wysiądzie razem z nami. Moim zdaniem... Sądziłem, że po wybuchu powstania Murzynów w 1995 roku, że po podpisaniu deklaracji waszyngtońskiej problem murzyński nie istnieje w kraju Abrahama Lincolna. Deklarację uchwalono nieznaczną większością głosów. A pan należał do nieznacznej mniejszości. Murzyni są prymitywni. Są pod każdym względem gorsi od białych. Da. Chłopiec jest zmęczony. Kilkanaście godzin siedział w skrzyni. Powinien odpocząć. Co pani myśli o tym, doktorze? Zbadam go i położę do łóżka. Tak więc stan załogi gwiazdolotu powiększył się o jedną osobę. 30+1. Pani doktor Thompson czuwa nad zdrowiem pasażera na gapę. Przeszedł krótką kurację wzmacniającą i obecnie jego samopoczucie nie budzi żadnych obaw. Do dziennika gwiazdolotu komendant statku wpisał pod datę 23 grudnia 2168 roku. Znaleźliśmy w magazynie pierwszego kosmicznego pasażera na gapę. Jest obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nosi nazwisko 18 prezydenta, a imię 23. Benjamin Grant, lat 14. Przyjaciele nazywają go żartobliwie Big Ben. Sam o sobie mówi: teraz jestem mały, ale kiedyś będę wielki i wtedy każdy powie: to rzeczywiście Big Ben. Uwaga wszyscy. Znajdujemy się w strefie innego układu słonecznego. Ogłaszam stan alarmowy. Dlaczego pan pułkownik ogłosił alarm? Strzeżonego pan Bóg strzeże. W tym wypadku obowiązek ten ciąży na pułkowniku i jego astrokomandosach. Uwaga wszyscy. W polu widzenia obca planeta. 2 dni przed czasem? Czyżby nasz statek zwiększył szybkość? To możliwe. Proszę założyć skafandry. Pułkownik Black przygotuje patrol. Trzyosobowy pojazd okrążył pięciokrotnie obcą planetę i wrócił do gwiazdolotu. Pułkownik Black zameldował komendantowi statku. Bardzo mała planeta. Dostrzegliśmy liczne świetne punkty. Przypominają światła miast. Dużo tych świateł? Zauważyłem 6 grup rozrzuconych po całej planecie. Widzieliśmy także olbrzymią prostokątną płaszczyznę. To zapewne kosmodrom. Wspaniale oświetlony. Sygnały radiowe lub jakiekolwiek inne? Absolutna cisza. Próbujemy nawiązać z nimi kontakt. Jak dotąd nie odpowiadają, choć widzą nas.
Chociaż zapalili światła na kosmodrobie. Brakuje tylko zaproszenia. Serdecznie witamy na obcej planecie. Czujcie się jak u siebie w domu. Wysłać drugi patrol. Zmniejszyć wysokość. Dlaczego? Dlaczego ta planeta milczy? No, może mówi, może przemawia do nas, lecz nie słyszymy ich. Co trzeba zrobić, by usłyszeć? A, nasi uczeni usiłują rozwiązać ten problem. Nadajemy sygnały na falach o różnej długości. No, miejmy nadzieję, że wcześniej czy później nawiążemy kontakt z mieszkańcami tej planety. Uwaga, to ich głos. Włączyć maszyny elektroniczne. Niech spróbują przetłumaczyć. To przypomina muzykę. Maszyna tłumaczy. Lądować. Lądować. Podaje kierunek. To zaproszenie. Kryształową kopułą. Dookoła dwa rzędy maszyn. Pułkowniku Black, dlaczego pan się denerwuje? Okrążyli nas. Najwyższa pora przystąpić do kontrakcji. Czekam na rozkazy, moi chłopcy. Te maszyny nie wyrządzą nam krzywdy. Znowu ta melodia. Przemawiają do nas przy pomocy muzyki. Do diabła. Ale co się stało? Spójrzcie na karabiny. Jakieś promienie zniszczyły broń. Współczuję panu, pułkowniku. Zostaliście rozbrojeni. To skandal! Natychmiast zatelefonuję do szefa sztabu. Takie postępowanie może wywołać konflikt zbrojny. Pan straszy ich wojną, a oni odpowiadają muzyką. Dziwna melodia. To blues, panie profesorze. Blues, tak, tak. Blues. Pojawiły się przed nami stoliki i krzesła. Usiedliśmy. Automaty położyły na stolikach śnieżno-białe kartony. Wysunęły się szuflady z kubkami wypełnionymi farbami. Zrozumiałem, że mieszkańcy obcej planety będą nas egzaminować. Powiedziałem do kolegów: rysujcie, malujcie. Oni pragną lepiej poznać swoich gości. Po upływie godziny rysunki i wielce nieporadne malowidła zniknęły. W chwilę później zobaczyliśmy nasze dzieła w znacznym powiększeniu na ekranie, który rozbłysnął pod kopułą sufitu. Spójrzcie, spójrzcie! Tam, tam, na marginesach kartonów widać cyfry. Rozumiem, oni oceniają nasze prace. Narysowałam ludzki mózg. Ha! 80 punktów! Moje rysunki różnych typów broni nie znalazły w ich oczach uznania.
zero punktów. Kwiaty i zwierzęta profesora otrzymały 200 punktów. A rysunek gwiazdolotu 300. Patrzcie, patrzcie, to mój obrazek. Namalowałem tańczących ludzi. Zabawa w dniu święta wiosny. Brawo, 1000 punktów. Pozostałe rysunki odrzucili. Uwaga, uwaga. Ze stolików wysuwają się klawiatury. Następna próba. Protestuję! Nie pozwolę się egzaminować. Nie umiem grać na żadnym instrumencie. Proszę pani, może pani gra na fortepianie? Gram, a kiedyś grałam bardzo dobrze. To proszę zatem zagrać w imieniu załogi gwiazdolotu. Miejmy nadzieję, że i oni tak ocenią Beethovena. Trzeba im wytłumaczyć obecność tego morzyńskiego smarkacza. Obawiam się, że obniży ogólną ocenę naszej ekipy. Jego obrazek otrzymał największą ilość punktów. Pan żartuje, profesorze. Najwyższa ocena punktów to zero. W pierwszej chwili nie zorientowałem się. Im więcej punktów, tym gorzej. Na ekranie pojawiły się litery. Maszyny elektroniczne tłumaczą wydawane przez nich dźwięki na słowa. 31. 31. To liczba załogi gwiazdolotu. 31. Wylądowaliście na satelicie planety. Maszyny egzaminują. Musimy wiedzieć, czy należycie do istot rozumnych. A oni prawią nam impertynencję. Wypraszam sobie. Ciszej na Boga. Niech pan czyta, profesorze. Oni piszą do nas. 31. Znacie muzykę? Dobrze? Potraficie wyrażać swoje myśli przy pomocy kolorów. Bardzo dobrze. Jeżeli dalsze próby wypadną pomyślnie, pozwolimy wylądować na planecie. Dalsze próby? Jesteśmy przedstawicielami ziemskiej cywilizacji. Cywilizacji o wysokim poziomie. Mam na myśli 30 białych członków ekspedycji. Ten murzyński chłopak to pasażer na gapę. Nie jestem pewien, czy zrozumią pana, pułkowniku. A Ben to inteligentny chłopiec i nie widzę powodu... Jego obecność na gwiazdolocie to skandal o zasięgu międzyplanetarnym. Admirał 2 lata dobierał uczestników wyprawy. Zgłosiło się 3000 kandydatów. Wybrano najlepszych, a ten smarkacz pojechał razem z nami. Nie wiem, jakie będą dalsze próby, ale proponuję wyeliminować z nich murzyna. Skompromituje nas. Nowe napisy na ekranie. Uwaga, uwaga. 31. Prowadzicie interesującą rozmowę. Słuchamy uważnie. Nikogo nie będziemy eliminować.
Wszyscy przejdą teraz na platformę szóstą. Drogę wskażą maszyny. Masz rację, chłopcze. Dokąd mknie ta platforma? O, okrążamy satelitę. Opadamy. Powiedzmy, lądujemy. Na pięknej polanie, na samym środku drzewo. Aha. Choinka, to choinka, panie profesorze. Postanowili sprawić nam przyjemność. Chcę pojąć trudno. Nad platformą zapalił się ekran. Oto wyjaśnienie. Znamy wasze myśli. Ten, którego nazywacie Benem, myślał o Wigilii, o choince. Słyszeliśmy, jak nucił melodię. Tak, to prawda, nuciłem kolędę. Potrafimy przyoblekać myśli w realne kształty. To, na co patrzycie, to myśli Bena. Pragniemy poznać wasze zwyczaje. Drzewo przybrane gwiazdami? Co czynicie, patrząc na te gwiazdy? Składamy sobie życzenia. No pewnie. Oni piszą. Składajcie, na co czekacie? Szczęśliwego pobytu na obcej planecie. Szczęśliwego powrotu na Ziemię. Jak najwięcej zdrowia, panie profesorze.
spełnili wszystkie nasze życzenia. Wylądowaliśmy na obcej planecie. Maszyny zniknęły, ustępując miejsca istotom rozumnym. Ceremonia powitania odbyła się na olbrzymim stadionie. Szczególnie serdecznie witano Bena. Mieszkańcy obcej planety mają bardzo białe zęby i bardzo ciemną skórę. Szkoda, że nie może tego zobaczyć pułkownik Black. Razem ze swoimi astrokomandosami pozostał na satelicie. Wojskowych ubrano w kolorowe jedwabne tuniki. Uczą się gry na różnych instrumentach. Po pewnym czasie Black i jego ludzie przybyli na obcą planetę. Pułkownik powiedział: oni są bardzo mądrzy. A kolor skóry nie razi pana, pułkowniku? Kolor skóry? Nie zauważyłem. Są po prostu opaleni. Tak jak Ben. A to dziwne, ale cera Bena rozjaśniła się. Aha. Natomiast pańska pociemniała. Istotnie, jestem teraz ciemniejszy od niego. Słońce, dookoła którego krąży obca planeta, opala wszystkich na jednakowy kolor. Tak, i nie można rozróżnić, kto biały, kto czarny, a kto miedziany czy brunatny. Dobre, poczciwe słońce. Mieszkańcy tej planety potrafią regulować siłę promieni słonecznych. Gwiazda rozjaśnia swoją tarczę lub przygasza. Słońce posłuszne woli istot prawdziwie rozumnych nie parzy, rozgrzewa, przenika do krwi, zaciera różnice, czyni ludzi podobnymi do ludzi. W czasie pobytu na satelicie obcej planety nauczyłem się grać na cytrze. O, brawo, pułkowniku. Proszę mnie nie tytułować. Muzyka przed południem, po południu architektura. Tutejsze budowle przypominają rzymskie pałace. Są wszakże bardziej monumentalne, a jednocześnie lżejsze w konstrukcji. Spacerowałem po ogrodach, dziedzińcach. Pamiętam dziedziniec przed wejściem do pawilonu, gdzie studiowaliśmy. Dziedziniec był zamknięty z trzech stron korynckim portykiem z lewej, horyzontalnie dorycką halą kolumnową. Po prawej stronie wielki pałac z okazałym jońskim balkonem. Lat wrócili na ziemię. Przypadek sprawił, że pruszył właśnie śnieg, tak? To był zimowy wieczór. Każdy wracał do domu swoją drogą. Hawks wędrował drogą przez las. Towarzyszył mu Ben. Szli ścieżką między świerkami. Na polanie przed drewnianym domem stało drzewo przystrojone kolorowymi lampkami. Hawks powiedział: Ben, spójrz, tam nad drzewem płonie gwiazda. To słońce! Poznaję to słońce, które opala wszystkich na jednakowy kolor. Uśmiechasz się. Bo na niebie płoną miliony takich słońc. W moim domu również jest jasno. Światła w oknach. Szykuję dla nas dobrą kolację. A po kolacji? Po kolacji pójdziemy do lasu podsłuchiwać zwierzęta. Podobno tej nocy gawędzą ze sobą. O czym gawędzą? O niezwykłej przygodzie profesora Hawksa.